Osoby spoza show biznesu aspirujące do roli celebrytów powinny bez wątpienia pobierać nauki od Justyny Żyły. Kobieta w zaledwie kilka miesięcy z nieznanej szerszemu gronu byłej żony Skoczka awansowała do roli pierwszoligowej celebrytki. Po tym jak ujawniła burzliwe kulisy jej małżeństwa z Piotrem Żyłą, posypały się propozycje zawodowe. Pierwszą z poważniejszych dostała od magazynu dla dorosłych. W wyniku tego Justyna zdecydowała się na folklorystyczną rozbieraną sesję dla Playboya, która niestety przez wielu uznawana jest za najgorszą w historii magazynu. Później Żyle udało się dostać własny program, Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta, a następnie poszło już w górki, bo pojawiła się propozycja wzięcia udziału w Tańcu z Gwiazdami, w którym niestety celebrytka nie radzi sobie zbyt dobrze. Mimo nawału pracy, okazuje się, że Justyna znajduje czas, aby nieco porozmyślać o przyszłym partnerze. W najnowszym wywiadzie udzielonym Super Repressowi, była żona Skoczka zdradziła, jakie cechy według niej powinien mieć idealny partner. Okazuje się, że wymagania Żyły nie są zbyt wygórowane, na pewno musiałby być zabawny, inteligentny, zorganizowany. Chyba tyle, wyznała kropka, choć przyznaje, że odrobina męskiego wsparcia czasami by się jej przydała, to nie jest jeszcze gotowa na kolejny związek. Jeszcze dajmy sobie czas, powiedziała w rozmowie z dziennikiem. Myślicie, że za jakiś czas u boku Justyny zobaczymy nowego ukochanego?